Okej. Witajcie. Cześć, witajcie. Kolejny odsłonie The Long Dark. Zaczynamy dalszą przygodę. Musimy wyruszyć nad jezioro, żeby zbadać okoliczności... O! Pocisk do karabinu. Nawet nie wiedziałem, że tu był. Okoliczności... Okoliczności tego zdarzenia tam nad jeziorem. Po prostu... No, te strzały tam, nie? Co tam się wydarzyło? O co tam chodzi? Może spotkamy kolejną jakąś postać. Zobaczymy, jak to się tam wszystko potoczy, nie? Za dobra. W sumie nazbierałbym trochę drzewa i chyba nie wybiorę się w taką pogodę, bo to nie jest najlepszy pomysł. Temperatura 3 strzałki w dół, no to jest tak... Looks like a new day is dawning. No tak. W sumie tak jak wam mówiłem wcześniej, no chciałbym skupić się, żeby sobie uszyć nowe ubranie. Tutaj jak na złość nie mogę znaleźć drzewa. Potrzebne mi jest drzewo, gałęzie, a nic takiego tutaj nie mogę. To jest bardzo słabe. Na dodatek chłop jest zmęczony. Schowam się pod skałką. Jest jakaś gałąź, dobra. Pozbieram tutaj takie patyki. Potrzebuję chociaż na parę godzin mieć tutaj jakieś po prostu... Teraz potrzebuję tego paliwa, tego drewna, bo suszę te skóry. Chcę sobie porządne futro uszyć z tego, jakąś tam kapotę taką. Zbieram te drewno w pobliżu domu i... Okej. Myślę, że zawrócę. Tam jeszcze coś leży. No wiem, wiem. Dobra, zawrócę. Nie będę przesadzał. No, jest bardzo zimno. To Kanada. Tutaj jest zimno. Napalę trochę. Przeczekam, może minie ta pogoda. Palimy tutaj, nie? Po co? A, nie mamy. Dobra, spróbujemy.
dodamy paliwko. Wszystko dodamy. Okej. A ile mamy? No 6 godzin. Całkiem nieźle. Temperatura wzrasta. Przygotuj posiłek, ale jak? Mogę zbytnio. Nic tutaj się nie nadaje już. Te skóry się tutaj suszą. Poduszka. Gdybym mógł jeszcze coś tutaj rozbić. Fair. Wodę mogę przygotować sobie. Tej wody. Dobra. Mogę, dlaczego nie? Się tutaj 18 minut. Zjem coś sobie. Batonik. Opiję. Maxa. Okej. Okay. Ile mam tej wody? Całe pół litra. No, czyli dobrze, jak robię, bo... Żeby te skóry mi się tutaj szybciej suszyły. No, to trzeba będzie ogromnej tutaj ilości energii zużyć, żeby to się wysuszyło. Wtedy chętnie bym sobie te palto uszył. Te odcinki są takie na przeczekanie w sumie, ale coś czuję, że będzie ciekawie. Moja postać wygląda. Ryzyko hipotermii wyleczono, no tak. O! Co my tutaj mamy? Mokre. Warstwa zewnętrzna, no tak. Potrzebujemy cieplejszego odzienia. ...12 minut do zagotowania. Chcę zagotować tą wodę i wtedy... ...już jestem ogrzany. Dobra. Jak się gotuje. O, w sumie myślałem sobie, żeby tak zostawić tutaj część z ekwipunku. Czyli tak. To nie. Kawa. Wodę mogę zostawić, ale wodę raczej ze sobą będę nosił. Co tu jeszcze? A. Mogę jeden nóż zostawić. Poczekajcie, bo ta woda mi się tam...
zabiorę. Zabiorę, dobra. Teraz tak, tutaj zostawiłem też nóż. To tutaj jeszcze bym chciał zostawić... Tak. Narzędzia. Łom. Za ciężko mi z tym. Nie będę z tym chodził. W sumie ciekawe, jak tam karabin. Po sobie czynności wyczyść. Czyść, dobra, czyszczenie. Zużyłbym. I bym miał z głowy. Dobra, jest. Nie, jeszcze jest. Ile to waży? Mało. Okej, siekiera. Wszystko mało waży. W sumie to dużo nie waży. Co my tutaj jeszcze mamy? Z takiego. Tkanina. Czynności. Bandaże. Przydadzą się. Bandaż razy dwa. Jeszcze raz. Okej. Mam 6 bandaży, dobra. Wszystko. Palacz. Polka. To tak za bardzo nie chciałem. To niech będzie wstecz. Odpalacz biorę. I nie wiadomo, co się wydarzy. 3 godziny. Wyjdę jeszcze za tym drzewem tam. Dobra, jest lepsza pogoda. Ciekawe, co tutaj jest w ogóle na tej górce. Gdy tu nie byłem. Nie? Ale tam widziałem z kolei, były niedaleko gałęzie. Też są. Już się zmęczył. Kamień. Szybko się męczy chłop. Bez kondycji. Dobra. Ja chcę po prostu drzewo. Bo chcę jak najszybciej jak najszybciej zrobić sobie te palto. Ze skóry wilka. Zimno.
Wymrze zimno. Gdzieś jeszcze były gałęzie. Patyki są najlepsze, bo nie trzeba zbytnio, już nie będę rąbał. Wiem, że może mi to dać grubsze drzewo, ale jeszcze na razie zostawię. Dobra. Idę, bo znowu się robi zimno. Ale wiatr. Mury pędzą jak szalone. Zobaczymy jak tam. No 35 kilo, ale nie chcę tutaj. Znowu temperatura spada. Napalę w tym piecu, mam nadzieję, że jeszcze się pali. I wtedy poszedłbym zbadać, co tam jest po drugiej stronie jeziora, ewentualnie na ryby. Nie widać wilków. Mam nadzieję, że jeszcze się pali się jeszcze, zobaczcie, ale mam fuks, nie muszę rozpalać. Dołożę. Mogę do 12 godzin rąbnąć. Okej. Idzie? Ile mamy tego picia? Litry 22. Okej, jest w porządku. Zrobił sobie. O, herbatka ziołowa, proszę bardzo. Przygotuj posiłek. I wtedy się rozgrzeję i pójdę zobaczyć, co tam się dzieje po drugiej stronie naszego jeziora. Herbatka ziołowa dobra jest też na różnego rodzaju tam sprawy zdrowotne. Jesteśmy trochę wykończeni. Czy wskazane by było się napić taki dziółek. Rozgrzeje się, to mi pomoże. Wow, nieźle. Jesteśmy rozgrzani. Dobra. Zapiszemy sobie tu w razie czego. I grzejemy tam, jak tutaj się... No, suszą się te skóry. To już ma 50% jedna, 51%. Dobra, mamy na 7 godzin. Idę tam.
nagroda znowu jest Bayera. Przejdę tyłem. Może nie będzie tak w tym żlebie muchało. Jeszcze mamy grzanie od ziółek, także trochę nam tu starczy na jakiś czas. W drodze powrotnej pozbieram jeszcze trochę drzewa. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to 7 godzin. Krucho tutaj z tym drzewem. Niby mam siekierę i mógłbym rąbać, ale nie wszystkie drzewa da się porąbać. Coś tu leży. Także będę tędy wracał. Pozbieram to w drodze powrotnej. Teraz tego nie biorę. Są tutaj patyki. Jakieś gałęzie. Dobra nasza. Dobra, karabin w pogotowiu. Też jest jakaś ścieżka, droga, wąwóz jakiś tam gdzieś to prowadzi. Dobra, po drodze mam tutaj, widzę też patyki, piękna sprawa, gałąź nawet jedna. No i dobra, wychodzimy tu. Wiedzieć. Tutaj też są gałęzie. Są nawet przyjaciele. Jelenie. Zaczną polować. Byłoby mięcho. Jak będę wracał, to tutaj uzbieram tego drzewa. Ale najpierw pójdę dowiedzieć się, o co chodzi z tym. Tutaj, o właśnie, tu gdzieś tu. Tam coś łazi. Wilk? Chyba tak. Taką pogodę? To też jest wielka gałąź, pewnie cedrowa, bo taka brązowa. Chyba najpierw zajmę się tym wilkiem. To jest daleko. Chyba nam nie zaszkodzi. Jeszcze wejdę tu. Czy ja tutaj wtedy coś zostawiłem? Flara? Flar nie chcę. Kurtka miejska nie chcę. Książka. Stos papierów. Mam papier. O! Krzesło. Pewnie, że chcę rozbić te krzesło. Potrzebuję drzewo. Ogrzewanie w skrzynka też rozbiję, bo to jest dobre drzewo. Spałasz... O, pięknie. Tu spałaszuję. Stół tak samo. Przeszukaj plastikowy pojemnik? Nie przeszukałem go, albo może był... O! That'll come in handy. Mocno, że rękawice narciarskie. Dobra, wezmę. Zobaczymy, co z tego będzie. Kosz na śmieci też nie przeszukałem. Złom? W sumie dobra, wezmę. Jaki... 34 kilo, dobra. Jeszcze mogę półkę rozbić. O kurczę, robi się ciemno. Za dobrze. Dolegliwość, ryzyko skręcenia, okej. Dobra, będę wracał. Będę... Jesteśmy głodni. No dobra, MRE.
kwicie. Dobra, zapisuję tu. I idziemy tam sprawdzić. Później wracam się i ewentualnie jeszcze dobiorę tych gałęzi. Coś czuję, że będzie tutaj niezła przygoda. Bo jesteśmy... No właśnie, strzały nad jeziorem. O kurde. Dobrze. Shit. O kurde. Looks like someone found trouble. No to nieźle. Podążaj za śladami krwi. Jucha. Tutaj za bardzo nie widać. Ale to tutaj prowadzi tu. Just leave me alone. I'm not opening this door for anyone. It's okay. I'm not here to take anything from you. Are you with the Forest Talkers? I am, but I'm not letting you in. They killed my friend. How do I know you aren't one of them? You don't, but I'm not. Name's Mackenzie. And I'm way too stubborn to just leave you out here all by yourself. You'll have to trust me. Seems like I don't have much of a choice. We left most of our supplies at the old logging camp while we fished here. Can you get them for me? I can try. There's more. In that abandoned dam, we found evidence that proves there shouldn't be logging in Mystery Lake. I need that evidence. Documents nobody wanted to be found. We hid them until we could retrieve them. Under a floor tile at the bottom of the stairwell. If you can help me get the documents back, well, it'd be a huge win for the environment. If you care about, you know, living in the world. I have a feeling the world has bigger problems right now, but I'll see what I can do. Here's the key to the trailer where we stashed our supplies. I'll slide it under the door. O kurde. Znajdź torbę z zapasami w przyczepie w obozowisku Drwali. No tak, bo tam była ta chałupa jedna. Była zamknięta. Dobra, słuchajcie. Ja muszę szybko wiać z powrotem. Bo po prostu muszę. Nie zostanę tutaj, bo muszę wracać do swojego... muszę wracać do domku, o ile się nie zgubię. Jak się zgubię, to już nie żyję. To jest bardzo ryzykowna gra tutaj teraz wracać. Ale jestem przy jeziorze i jak będę szedł wzdłuż, to nie powinno mi się nic stać. Dobra, tutaj jestem zwalony pniak, bo chcę po prostu... dorzucić do tego ognia. Dobra, w tym wąwozie powinno być cieplej. Mucha przez niego, ale numer. Okej, tej gałęzi nie biorę. Biorę tylko patyki. Okej. Nie mogę teraz brać tej gałęzi. Jest za zimno. Wezmę tylko tamto, które było bliżej domu. W prawo. Okej, wiem co zrobię.
użyję tego napojku. Okej. Jesteśmy teraz troszeczkę nabuzowani, że tak powiem. Mam nadzieję, że dojdę. Too heavy. Okej, nie ryzykuję, idę dalej. Can't feel my feet. Wiem. Ale już jestem blisko domku. Pogoda jest po prostu tragiczna. Trochę się boję. Mam nadzieję, że wytrzymam. Jeszcze parę kroków. Szybko do środka. Okej, jestem w środku. Idziemy. Rykiet? Nada się. Skrzynki? Nie mogę tego rozbić. Dobra, idę do góry, bo po prostu muszę tam dorzucić, o ile jeszcze się pali. Pali się. Boże, cudownie. Okej. Ile jeszcze? 24 minuty, szybko! Jeszcze 3 mi zostały. Na 11, na 12 godzin mamy, czujecie to? O, coś pięknego po prostu, coś pięknego. Thanks, God. O kurczę, muszę się położyć. Chyba. Nie wiem, coś mi dolega. O co chodzi? Co jest grane? Ból głowy? Napój energetyczny, cierpisz. Aha. No tak, dało mi to 11 minut. Schodzi, dobra, dało mi to kopniaka, ale to jest taki Red Bull jakby. No wiem, o co chodzi, ale są tego skutki uboczne. Okej, 9 minut. Oh my God. Już myślałem, że coś się ze mną dzieje. To po prostu Red Bullik, nie? Ale musiałem go użyć. Pozostały czas trwania 6 godzin? Ale tu nie, tu 3 minuty tylko. 2 minuty. Trochę pulsuje we łbie, no. Minuta. Zaraz nam przejdzie. Okej. Minęło. Minęło. No dobra. Jak tam stoimy z piciem? Mamy 0,61. Dobra. Zapiszemy sobie w tym miejscu. Jesteśmy zmęczeni. Zjem coś jeszcze. Batonik. Położymy się. No dobra. Mamy kolejną ciekawą historię. Musimy przetrwać do rana, ale mamy ogień, jesteśmy najedzeni.
skóry się suszą. Także dobra, zobaczymy, co przyniesie ranek. Dziękuję wam za oglądanie. Zostańcie ze mną i z tą ciekawą historią, która znowu niesie za sobą nowe ścieżki. Oglądajmy razem to. Zobaczymy. Czuję, że ta gra rozwinie się za jakiś moment i będzie naprawdę ciekawie. Tutaj nie będzie tylko takiego typowego łażenia. Według mnie ta gra fajnie się rozwija, bo ona nie robi tego tak gwałtownie, tylko stopniowo uwalnia nam tą energię, nie? No ja jestem pod wrażeniem, pod bardzo dużym wrażeniem. Bardzo lubię The Long Dark. Mam nadzieję, że wam się też podoba. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.